Dzień dobry, dzisiaj rozmawiamy z panem Tomaszem Bujokiem, burmistrzem Wisły. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj na basenach w Wiśle i chciałem od razu zapytać, bo już podobno 30 tysięcy osób przyszło w miesiącu lipcu i sierpniu. Jak został odebrany ten obiekt w opinii nie tylko mieszkańców, ale też turystów? Kurczę, no tak naprawdę strasznie ciężko się wypowiada na temat swojego obiektu i ocenia się samego siebie, ale wsłuchując się rzeczywiście w głosy naszych gości, myślę, że został odebrany całkiem fajnie. Myślę, że też ze zrozumieniem została przyjęta mimo wszystko cena, która budziła niesamowicie dużo kontrowersji na samym początku. My też uczyliśmy się tego obiektu, uczyliśmy się w ogóle zarządzania całością. Frekwencja dopisała i też pokazało, że w momencie, kiedy była piękna pogoda, no to w zasadzie nie było możliwości puszczenia ani jednego człowieka więcej, więc był w pełnych granicach wykorzystany w 100%. Jak było trochę chłodniej, no to był luz rzeczywiście, ale liczby cieszą i to też pokazuje, że ten obiekt był bardzo potrzebny dla samych mieszkańców, dla turystów, dla gości, dla całej bazy i dla całej gospodarki wiślańskiej. I teraz jeszcze kolejne wyzwanie przed nami przede wszystkim, żeby go wykorzystać w pełni, nie tylko w tym okresie letnim. Bo do tej pory na basen można było wejść tylko na cały dzień. Czy na przyszły sezon planujecie na przykład sprzedawać wejściówki godzinowe? Tak naprawdę musimy się nad tym bardzo mocno zastanowić, bo na przykład w tym roku, jeżeli nawet wprowadzilibyśmy godzinową możliwość korzystania z basenu, no to w wielu przypadkach nie byłoby szansy i tak skorzystania z tej formy cenowej, ze względu na to, że obiekt i tak był pełny, po prostu był pełny, więc nawet w trakcie po południu nie było szans. Musimy zastanowić się nad wydłużeniem ewentualnie godnego czasu korzystania z basenów, co też nie będzie łatwe w kontekście potem doprowadzenia tego obiektu na następny dzień do użytkowania, do wyczyszczenia całości wszystkich zakamarków. Cenowo tak, zastanawiamy się nad tym, żeby podzielić godzinowy, żeby zrobić formę na przykład cen dla rodzin, czyli taki pakiet rodzinny. No tutaj będzie dosyć duża burza mózgów, przepraszam, żeby wyciągnąć wnioski, żeby też wyjść naprzeciw wszystkim mieszkańcom i nie tylko, i turystom, bo to też jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Ale myślę, że ten odbiór był całkiem przyzwoity. Musicie się też zastanawiać nad przyszłorocznym budżetem. Zbliża się grudzień, czyli ten zwyczajowy czas dyskusji na ten temat. Na jakie inwestycje chcielibyście położyć nacisk na przyszły rok? No i przede wszystkim, co z opłatą miejscową? No bo do momentu pandemii wpływy z tego tytułu rosły, no ale pandemia przyniosła no, oczywisty spadek. Jak prognozujecie przyszły rok? Ja, jeżeli wyciszy się pandemia, to bardzo pozytywnie podchodzę do możliwości również też i tych inwestycyjnych. Chociażby okres lipca-sierpnia pokazał, że był takim okresem, myślę, że jednego z lepszych sezonów. I tutaj pewnie narażę się niektórym, ale też potwierdzę słowa wielu przedsiębiorców, z którymi sam osobiście miałem okazję porozmawiać, bo tak naprawdę lipiec-sierpień w wielu przypadkach był rekordowy i nawiązując do opłaty miejscowej, chociażby był rekordowy w pobranej opłacie i odprowadzonej opłacie do budżetu miasta, bo nigdy nie pokonaliśmy tego pułapu 200 tysięcy w jednym miesiącu, a w tym roku to jednak się wydarzyło i nawet najlepszy rok 2019 no, daleko odbiegał od tego pułapu, bo to było bodajże 150 albo 140 tysięcy w tym momencie. A więc to też pokazuje, że często właśnie tego typu inwestycje mają wpływ również na odprowadzaną opłatę miejscową ze względu na to, że to pozwoliło dać kolejną ofertę turystom, którzy odprowadzili tą opłatę miejscową i w zamian za to mogli skorzystać z różnego rodzaju upustów, co się przełożyło no, na portfel samych tych gości odwiedzających. Szczególnie takie atrakcje turystyczne jak tutaj basen, no też ilość osób, które może wejść na takie obiekty, uzależniona jest też od ilości osób zaszczepionych, no bo one się w obecnych limitach nie kwalifikują. A Wisła w całym naszym powiecie cieszyńskim no, zajmuje dosyć przedostatnie miejsce pod względem ilości mieszkańców zaszczepionych. Czy magistrat planuje w jakiś sposób zachęcić Wiślan do
szczepienia się i zorganizować jakieś akcje? My staramy się dać możliwość zaszczepienia się wszystkim, którzy tego chcą przede wszystkim. W wielu przypadkach w kościołach, przy szkołach była możliwość wykonania tych szczepień. Wraz z wojewodą stwarzaliśmy taką możliwość. Wraz z kościołami stwarzaliśmy również takie możliwości. Samo miasto kilkakrotnie udostępniało sam rynek, chociażby do tego, żeby zbudować ten punkt szczepień. U nas myślę, że bardzo rewelacyjnie funkcjonuje punkt szczepień na Dziechcińce w ośrodku zdrowia, który jako jedyny od samego początku prowadził te szczepienia i naprawdę bardzo sprawnie wykonywał te szczepienia, za co bardzo jestem wdzięczny. Natomiast ciężko przekonać tych niezdecydowanych. Myślę, że wiele różnych opinii, mitów krążących w sieciach, ocen, każdy ma inne. Ja osobiście się zaszczepiłem, zachęcam do tego, żeby to uczynić. Natomiast każdy jest odpowiedzialny, musi być odpowiedzialny za siebie, za swoich bliskich, swoich znajomych i też patrzeć, jak odpowiedzialnie podchodzić do całości i niekoniecznie mieć pretensje w momencie, kiedy potem będziemy wyłączani poprzez lockdowny. No to są pewne konsekwencje pewnych decyzji potem podejmowanych przez nas wszystkich. Na sam koniec jeszcze chciałem wrócić do tematu, który się już tutaj ciągnie od kilku dobrych lat, czyli remontu drogi wojewódzkiej, ale bardziej z perspektywy sąsiedniego Ustronia, bo tam i też zresztą w Zarządzie Dróg Wojewódzkich ostatnio toczą się dyskusje nad poszerzeniem drogi doprowadzającej do Wisły. Rozmawiałem też jakiś czas temu z pana poprzednikiem, z panem Andrzejem Molinem, który uznał, że ta obecna trwająca przebudowa niestety nie daje gwarancji, że będzie inwestycją wieloletnią. Czy pan się zgadza z tą opinią? Czy na jakie elementy by można było zwrócić uwagę, czy jakie błędy być może zostały popełnione w przeprojektowaniu tej przebudowy? Po pierwsze, zawsze przebudowę tego typu obiektu porównuję do modernizacji domu, w którym mieszkamy jako rodzina i często ta rodzina ma dosyć ciasno, ale w tym domu się sypie nam dach, cierpią stropy i mamy środki na to, żeby wyremontować ten dom i żeby normalnie w godziwych warunkach funkcjonować, a często zapraszając gości musimy zorganizować imprezę na zewnątrz, na przykład w jakiejś restauracji. I myślę, że bardzo podobnie jest właśnie w kontekście tej drogi. Nie mieliśmy, Zarząd Województwa w danym momencie nie miał pieniędzy większych do tego, żeby realizować dane zadanie. Poza tym oceniam to nie z perspektywy swojej w momencie zaniedbania jakichś działań, tylko próbuję zrozumieć władze poprzednie miasta, też województwa, które podejmowały decyzje o zakresie przebudowy. Nie było środków, były możliwości takie, jakie były i takie decyzje w którymś momencie zapadły. Ja miałem możliwość tak naprawdę korygować projekt budowlany, który już był w zasadzie na finalnym etapie jego realizacji i była konieczność złożenia tego projektu do wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Z perspektywy miasta uważam, że bardzo dobrze, że tak się wydarzyło, ze względu na to, że zostalibyśmy jako miasto na przykład zupełnie z niewyremontowanym odcinkiem pomiędzy przejazdami i widzimy, w jaki sposób cierpi Ustroń na przykład na tym odcinku od jednego przejazdu do skrzyżowania na Dobkę, gdzie już kilkakrotnie był prowadzony remont i on nic nie dawał. Dzisiaj mamy ten odcinek w Wiśle zupełnie przebudowany, z nową ścieżką rowerową, z nowymi chodnikami, z nową nawierzchnią, z nowymi kanalizacjami i z nowym obiektem inżynieryjnym typu przepustu. A więc to trzeba było wykonać po to, aby bezpiecznie i w jakiś normalny sposób miasto mogło funkcjonować. Wszyscy oceniają to w taki sposób, że to nie rozładuje korków i nie poprawi funkcjonowania. Tak, ale byliśmy w takim momencie podejmowania decyzji, czy aby nie dojdzie do sytuacji takiej, że za chwileczkę nie dowieziemy albo nie wywieziemy śmieci z miejscowości, bo było zagrożenie wyłączenia obiektów mostowych, które były w fatalnym stanie technicznym i było ograniczenie do 6 ton. Przechodziliśmy to chociażby w rejonie restauracji Janeczka przy Groniczku, które było ograniczenie bodajże 6 ton, który spowodował totalny paraliż, bo nie było brak możliwości dowiezienia opału, wywiezienia piasku, dowiezienia piasku czy różnych materiałów. No to budziło wiele wątpliwości. Całe szczęście, że do tego remontu z mojej perspektywy doszło, co nie świadczy o tym, że nie musimy
musimy szukać tych rozwiązań. I o tym Pan wspomniał i za to dziękuję, że rozmawiamy na temat przebudowy, która budzi wiele kontrowersji w Ustroniu, czego ja zupełnie nie rozumiem, bo tak naprawdę jesteśmy na etapie dzisiaj tylko i wyłącznie opracowanej koncepcji i mówimy o etapie trzecim, a więc minięcia tego, o czym mówił Pan Radny Molin, z czym się w pełni z nim zgadzam, że generalnie to rozwiązanie powinno być prędzej zrobione, a według mnie całe szczęście, że jest w tej chwili zrobione, nie udało się go zrobić wtedy. W tej chwili mam nadzieję, że dojdzie do jego realizacji. Mijając dwa przejazdy kolejowe od Polany, od świateł w Polanie do Wisły, po prostu po stronie kamieniołomu wybudowanie obwodnicy i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Środki są zabezpieczone w budżecie województwa na to zadanie, więc też muszę uspokoić mieszkańców Ustronia, że jeszcze jest bardzo daleko do tego, żeby zastanawiać się nad rozwiązaniami projektowymi od Manhattanu do chociażby do Polany. Jeszcze raz chcę podkreślić, to jest tylko i wyłącznie koncepcja i nad nią trzeba dyskutować. No szkoda, że ten projekt, czy ta koncepcja została tak bez komentarza przekazana przez zarządcę drogi, albo przez autora, albo przez władze miasta, ale oczywiście to jest pełne prawo i to rozumiem, ale budzi wiele kontrowersji. No też mógłbym powiedzieć, drodzy Państwo, że na przykład no, nie zezwolę na to, żeby mieszkańcy oddawali swoje nieruchomości w Wiśle, też musieli je oddawać, poszerzając drogę, po to, żeby mieszkańcy Istebnej, czy też Szczyrku mogli korzystać z tej drogi. Musimy patrzeć na ten interes nasz wspólnie jako Beskidów, a nie tylko partykularny, interes jednej osoby, jednego właściciela nieruchomości. Niestety przy rozwiązaniach komunikacyjnych o tym musimy rozmawiać. Ale myślę, że to budzi wiele emocji. Myślę, że warto na ten temat rozmawiać. Na pewno jest wiele możliwości korygowania dodatkowych zjazdów, bo wiem, że to budziło wiele wątpliwości, ale też mógłbym powiedzieć, po co jest budowany na przykład kolejny dworzec PKP w Ustroniu, bo on wpływa na szybkość poruszania się pomiędzy Wisłą a Katowicami na przykład. Dla mnie, jeżeli jest taka potrzeba ze strony Ustronia, powstaje, super, okej, była taka potrzeba, więc z tym się zgadzam. Natomiast też nie próbuję w jakiś sposób no negatywnie oddziaływać na sąsiednią miejscowość. Mam nadzieję, że nie taka jest intencja wszystkich tych, którzy poruszają te problemy, a rzeczywiście problemy są poruszane te merytoryczne. I oczywiście chętnie też wezmę udział w tej dyskusji i zwracaniu uwagę z punktu widzenia sąsiada, którego dotyka pewien problem. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy wszyscy zadowoleni z tego tytułu, że również będzie mogła się rozwijać Czantoria, bo pamiętajmy, że Ustroń chociażby ma potężne plany w kontekście Czantorii, która będzie też wielkim wyzwaniem komunikacyjnym do tego, żebyśmy my z kolei mogli jako Wiślanie i mieszkańcy Istebnej korzystać z tej drogi w miarę bezpieczny, a nie, że Polana zablokuje nam całkowicie możliwość wydostania się tutaj z naszego rejonu albo też dojazdu do miejscowości. Każdy z nas patrzy z innego punktu, inaczej to trochę ocenia i przede wszystkim powinniśmy rozmawiać i dyskutować nad tymi rozwiązaniami. Byłbym ostatnią osobą, która by komukolwiek chciała robić na złość i myślę, że warto jeszcze raz to podkreślić, jeszcze bardzo daleka droga do tego, żeby zacząć w ogóle projektować i dyskutować na temat tych rozwiązań, bo tak naprawdę no, na razie to była tylko koncepcja, szukanie możliwości zderzenia się też z cenami i z wartościami, które trzeba zderzyć się z budową. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.